W ubiegłą niedzielę, czyli 12 stycznia, odbyły się halowe Mistrzostwa Śląska juniorów młodszych na hali w Spale. Uczestniczyło w tych zawodach około 30 zawodników zespołu szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, oczywiście i klubu MKS SMS Wiktoria Racibórz. Zdobyliśmy tam 11 medali w różnych kategoriach wiekowych. Najważniejsze wyniki to oczywiście pierwsze miejsca. Trzeba wtedy wyróżnić Wieczorka Kacpra, który w biegu na 200 metrów z wynikiem 22-20 wygrał. Zdobył Mistrzostwo Śląska. Pierwsze miejsce zdobyła także Natalia Węgrasz w biegu na 300 metrów 41-53. 1000 metrów wygrała Anna Szyjka z czasem 3:04:16. Pierwsze miejsce zajął także Waskin Szymon w biegu na 2000 metrów z wynikiem 5:35-95. To czołowe wyniki. A 5 stycznia tego roku zaczęliśmy ostro sezon halowy, no, wynikiem zbliżonym do rekordu Polski, ponieważ Dawid Włodzi przebiegł tam dystans 60 metrów przez płotki w czasie 7:86. To jest tylko 1/100 do rekordu Michała Szadę, bodajże sprzed 8 lat. No, potem następne również zawody 11 i 12. 12 w Spale, 11 w Brzeszach, również obfitowały w bardzo dobre rezultaty i tu trzeba się pochwalić, bardzo dobry bieg Kacpra Wieczorka, który na 200 metrów uzyskał w tej chwili jak na dzień dzisiejszy jeden z lepszych wyników w Polsce, 22 sekundy 25 setnych. No, jest to wynik, który predysponuje go do pozycji medalowej, a jak będzie tam w Spale na Mistrzostwach Polski, to zobaczymy. Brzeszcze to druga część tego sezonu halowego, druga część Mistrzostw Śląska, bo tam w Spale to była pierwsza część, konkurencje takie biegowe od 200 metrów wzwyż, natomiast w Brzeszczach konkurencje sprintersko-płotkarsko-skocznościowe i tam są szanse na kolejne medale. No, oczywiście Dawid w roli głównej. No, będziemy się powolutku zbliżali do tego rekordu. My jesteśmy w tej chwili dosyć mocnym jeszcze treningu takim przed Mistrzostwami Polski, jak również Kacper Wieczorek, no ale ta dwójka na pewno powinna medale zdobyć, jak również Daria Zalewska, która tam jest dosyć wysoko notowana na Śląsku, biega na 60 metrów przez płotki, oraz Ania Nowacka, która będzie próbowała wywalczyć medal w skoku wzwyż. Przy okazji Ani powiem, że przygotowujemy się do startu w pięcioboju na hali, gdzie może nie będzie pozycji medalowej, ale w niektórych konkurencjach Ania może zamieszać, jak skoku zwyż i w szczególnie biegu na 800 metrów. Pod koniec stycznia 16-osobowa grupa zawodników wyjedzie na halowe Mistrzostwa Polski do Spały i tam będziemy walczyli o te najważniejsze trofea, czyli o Mistrzostwa Polski na hali. Kacper Wieczorek, jeden z zawodników MKS SMS Wiktoria Racibórz, który osiągnął sukces w Spale. Jak odbierasz twój wynik? No, zdziwiło mnie to bardzo, bo liczyłem na wynik trochę gorszy. No i jak podczas biegu miałem czwarty tor, ten, którego nie chciałem mieć. No i już podczas wychodzenia z ostatniego wirażu trochę mnie to tak zdziwiło. Zaszokowany potem po biegu byłem, że wyszedłem jeszcze pierwszy z niego i tak dobiegłem do końca. Jaką obecnie prezentujesz formę? Jak się czujesz? Czuję się świetnie. Teraz w niedzielę będę biegał na 60 metrów. Przygotowania dalej idą. No, a z 25 w Mistrzostwa Polski w Spale. Na ostatnich zawodach biegałem 200 metrów razem z Kacprem Wieczorkiem. Osiągnąłem wynik 22:90, a Kacper 22:25. No, ale ja właśnie tak nie za bardzo przygotowany jestem na te 200 metrów, więc nie oczekiwaliśmy z tym jakichś dobrych tych wyników. Czyli to był taki dodatkowy start, a powiedz, jak generalnie twoja forma się prezentuje obecnie? No forma ustabilizowana. Czasem jakieś takie gorsze biegi albo coś takiego. Biegałem w sobotę na 60 metrów przez płotki i osiągnąłem czas 7:91. To jest o 500 gorsze od mojej życiówki. No, a tak to no, forma musi być na Mistrzostwach Polski dopiero. Na pewno jest taki sukces, bo pokonałam starsze rywalki, ale no, czas nie był zachwycający, tak jak sobie wyobrażaliśmy z trenerem, ale mam nadzieję, że na Mistrzostwach Polski pójdzie lepiej. Rozumiem, że właśnie w kolejnych zawodach będziesz chciała to poprawiać. Powiedz, jak wyglądają teraz swoje treningi? Jak często trenujesz? Czy są to ciężkie treningi? Trenuję codziennie, tak w sumie jak zawsze, nawet nie w sezonie. Ostatnio mam dużo szybkości i tempa, co na pewno się przyda. Nie
zadowala mnie za bardzo, bo bieg był dość słaby. Wszystkie dziewczyny się, tak powiem, czaiły. Ale aczkolwiek no wygrałam, więc trochę jednak jakaś satysfakcja jest, ale szykujemy się teraz na Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie bardzo mocny bieg i że zrobię dla siebie i dla trenera zadowalającą życiówkę. Można powiedzieć, że miłość do biegania odziedziczyłaś po mamie. Tak, mój tato też biegał, dlatego sport w mojej rodzinie jest no, codziennością praktycznie. I kocham biegać i robię to, co lubię, dlatego się ciągnie.